Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie, to Snapshot 14 W17, a w końcu go dostaliśmy, a ten nie jest wprost epicki. Czemu? Ponieważ możemy stworzyć własny świat, który będzie wyglądał tak, jak nam się żywnie podoba. Tutaj, dla przykładu, ja dałem dosyć losowy świat, powiedzmy. No i wylosowało mi taki świat, w którym będzie masa źródeł z lawą na powierzchni, a rzeki będą totalnie wyschnięte. Także to jest dość niespodziewana rzecz. Jak widzicie, biomy są niespodziewanie małe. I tutaj już jest kolejny biom, no i tutaj przy okazji kolejny. Także po prostu to jest coś niesamowitego, bo tworzycie własny świat taki, jak wam się podoba. Za chwilę podrzucę wam kilka przykładów takich światów. No i wspólnie sobie taki jeden świat stworzymy. No chociażby możecie usunąć diamenty ze swojego świata, albo dać ich nielimitowaną ilość, co po prostu znacznie ułatwi grę. Także tworzycie świat na własną rękę, możecie zrobić super wysokie góry, albo też kompletnie płaski teren. Także wszystko teraz to jest możliwe, jak to się tworzy, za chwilę się o tym dowiecie. No to zacznijmy w takim razie tworzyć. Przechodzimy standardowo do kreatora tworzenia świata. Następnie wchodzimy w więcej opcji. Tu trzeba troszkę poklikać i znaleźć opcję Customize. Jeżeli już ją mamy, klikamy Customize. No i tutaj jest po prostu cały nasz świat, który ustawiamy na własne potrzeby. Tutaj oczywiście standardowo mamy poziom wody, możemy wybrać, czy mamy się tutaj pojawiać różnego typu, wiecie, dungeony, czy chcemy w ogóle wioski, villagerów, czy chcemy, żeby często były jeziora z lawą, a może w ogóle ich nie chcemy, no to powiedzmy, że ich nie chcę. To jest rozmiar biomu, tak jak ja miałem tutaj na tym pokazowym świecie. Biomy były dość małe, także jak dacie na jedynkę, one również będą malutkie. Możecie również wstawić tylko jeden biom, jeżeli wam się to podoba. No i tutaj macie opcję Next Page. No i tutaj w zależności odnośnie bloków. Może się zdarzyć tak, że zmienicie wysokość pojawienia się diaksów i wtedy one mogą być na powierzchni, a nawet to wyżej. Możecie większość rudy nieco zwiększyć, także jak widzicie, możliwości jest ogromna ilość. Tutaj wszystko, szerokość, długość biomu i tak dalej, wszystko do ustawienia, nawet wielkość świata bodajże jest, tak mi się wydaje, tak na szybko tutaj patrząc, jak to wygląda. No i tutaj kolejne opcje odnośnie rozmiaru, szerokości i głębokości tego świata. Co więcej, jest kilka przykładowych światów utworzonych przez Mojang. Tak, klikniemy ten guziczek, właśnie je otrzymamy. I tutaj chociażby podwodny świat, czyli rodzaj Atlantydy. Również ciekawa wersja świata. Jakieś, nie wiem, jaskinie chaosu. Tutaj jakaś mapa, która życzy nam powodzenia, więc myślę, że będzie piekielnie trudno, bo dookoła po prostu będzie ognista lawa. Wielkie góry, czyli troszkę generator z bety. No i ja chociażby wezmę sobie te jaskinie chaosu, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jak widzicie, wszystko jest ładnie ustawione, ale również można to cały czas edytować. Ja powiedzmy, że chcę jakiś fajny biom, niech będzie biom grzybny, niewielka ilość, niewielki rozmiar biomu, a właściwie to troszkę nie ma sensu, więc dajmy wszystkie biomy. No i jak już wszystko jest ustawione, dajmy po prostu przycisk Done, następnie tworzymy nowy świat i wszystko za chwilę nam się ładnie utworzy. No i oto po kilku sekundach mamy nasz świat, ten jest na spodziewanie dziwny. Zobaczcie, co wygenerowałem, to jest w ogóle jakiś mutant, powiedzmy. Tutaj na powierzchni w ogóle nie ma drzew, jest troszkę piasku, natomiast jak się spojrzy w dół, mamy niekończące się skały i tam już troszkę tych drzew jest, są jakieś jaskinie, także naprawdę dość nietypowy rodzaj świata. Zobaczymy, co uda mi się wygenerować następnym razem. No i mam kolejny świat, można powiedzieć, że ten jest nieco bardziej udany, zdecydowanie bardziej płaskie. Jedyne, co tutaj znajdziemy, to sporą liczbę krów oraz grzybów, ponieważ jest to świat, na którym tylko występuje grzybowy biom, co właśnie możecie zauważyć. Dość niski poziom wody, także to wszystko, co udało mi się stworzyć, na tyle niski, że w niektórych również miejscach no jest takie wysuszone jedynie koryto rzeczne, a dlatego, że ta woda znajduje się naprawdę dość nisko. Dodatkowo, oprócz tych wszystkich zmian związanych z tworzeniem map, możemy także stworzyć od teraz własną granicę mapy. Jak to wszystko robimy? Na początku dajemy komendę World Border, następnie dajemy Center, aby to wszystko wyśrodkować, i podajemy nasze aktualne dwa koordynaty X i Z. Co więcej, teraz za pomocą podobnej komendy wklepujemy tylko set, no i dajemy wielkość tego promienia, w którym możemy się swobodnie poruszać, 20, i później dajemy 1. No jak widzicie, to jest granica mojego świata, którą na potrzeby
powiedzmy tego utworzyłem. Jak mieliście okazję również zauważyć przed chwilą, krowy tam w oddali zginęły, ponieważ no, formalnie nie żyją, ponieważ są za obszarem świata, a te tego obszaru nie mogą opuścić, także tak to wszystko wygląda. Możecie teraz ten obszar świata dowolnie u siebie dostosować. Natomiast jeżeli jesteście na modzie kreatywnym, a nie, myślałem, że to idzie przeskoczyć, ale jednak nie, jak widzicie, jest to bariera nie do przejścia. Zatem to był ten najnowszy snapshot. Jeżeli wam się on spodobał, nie zapomnijcie o jego ocenie. I również mam do was prośbę, żebyście nie zapomnieli oddać swojego głosu odnośnie tego, jaką serię przygodową chcielibyście zobaczyć w przyszłości na moim kanale. Link do takiego filmu, w którym możecie oddać swój głos, znajdziecie poniżej pod tym snapshotem. Także to wszystko na dziś. Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.